28 stycznia Kościół czci błogosławioną Olimpię Bidę, dziewicę. Olga urodziła się 10 maja 1903 roku we wiosce Cebłuk koło Sokoła na terenie dzisiejszej Ukrainy w rodzinie obrządku grekokatolickiego Aleksego i Anny. Miała jeszcze brata i dwie siostry. W parafii grekokatolickiej, do której należała, proboszczem był ksiądz Cyryl Sielecki. Bardzo gorliwie troszczył się on o odnowę moralną parafian, zadbał o odnowienie wystroju cerkwi, zakładał czytelnie, bractwa charytatywne pomagające wdowom i chorym na terenie parafii, założył również ochronkę dla dzieci, towarzystwa rzemieślnicze i zarobkowe oraz bractwa trzeźwościowe. Współpracował między innymi ze Stanisławem Antonim Potockim i późniejszym błogosławionym Edmundem Bojanowskim. W 1908 roku założył Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Pierwszy dom tego zgromadzenia powstał na terenie jej parafii. Olga w rodzinnej wiosce ukończyła 4 klasy miejscowej szkoły i rozwijała się duchowo pod opieką charyzmatycznego kapłana. Od dzieciństwa cechowała ją wyjątkowa dobroć. Do Zgromadzenia Sióstr Józefinek wstąpiła, gdy miała 18 lat. Po odbyciu formacji złożyła śluby zakonne i przyjęła imię Olimpia. Pracowała jako katechetka wśród dzieci, młodzieży i kobiet. W 1938 roku została wysłana do pracy katechetycznej w Chyrowie koło Sambora. Pełniła tam też funkcję przełożonej sióstr. W czasie wojny siostry miały trudności w kontynuowaniu swojej działalności. Prześladowania kościoła grekokatolickiego nasiliły się po roku 1946. Wielu biskupów i kapłanów uwięziono, zamykano cerkwie, ludzie byli pozbawiani opieki duszpasterskiej. W klasztorze sióstr przeprowadzono rewizję. Siostry były szykanowane, nakłaniane do zdjęcia habitów, a one wówczas odpowiadały: ślubowałyśmy Panu Bogu i habitu nie zdejmiemy. W 1949 roku w czasie przesłuchania wzywano je do przejścia na prawosławie. Do końca wytrwały przy wierze katolickiej. Tak jak je ostrzegano, represje się zaostrzyły. Ponieważ kapłani byli aresztowani, ludzie prosili siostry zakonne, by pomodliły się za nimi w czasie pogrzebu. Siostry czyniły to wielokrotnie. Na początku roku 1950 po takiej modlitwie cmentarz został otoczony i aresztowano siostrę Olimpię i towarzyszącą jej siostrę Laurencję. Najpierw były przesłuchiwane, potem zawiezione do klasztoru, gdzie przeprowadzono rewizję i wywieziono je do więzienia w Borysławiu. 6 tygodni przetrzymywano je w celi bez pryczy, zmuszając do spania na gołym betonie. Siostrę Olimpię za tajną działalność duszpasterską skazano na dożywotnią zsyłkę na Syberię. Po 2 tygodniach dojechały do wioski Charysk w rejonie rosyjskiego obozu pracy przymusowej. Ponieważ nie było innej możliwości, zamieszkały w jednej izbie z Rosjaninem chorym na gruźlicę i agresywnym wobec sióstr. Wieczorem, po całodniowej, morderczej pracy przy wycince drzew, siostra Olimpia zapraszała siostry i inne kobiety z obozu na wspólną modlitwę. Podtrzymywała innych na duchu. Rosjanin, z którym mieszkała, uspokoił się. W cierpieniu zachował ufność i dziękował Panu Bogu za wszystko. Prześladowanie za wiarę uważała za łaskę. W jednym z listów pisała: cóż może być lepszego niż cierpienie za Chrystusa? My Chrystusowe, a Chrystus nasz. Naśladując świętego Jana Złotoustego pisała: Bogu dziękuję za wszystko. Wyczerpana ciężką pracą, zmarła 23 stycznia 1952 roku. Pochowano ją w habicie zakonnym koło wioski Charsk w obwodzie tomskim. Siostra Olimpia swoim życiem dała przykład zaufania Panu Bogu w najtrudniejszych sytuacjach, wierności Bogu i swojemu powołaniu zakonnemu. Módlmy się. Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach. Za wstawiennictwem błogosławionej Olimpii, dziewicy, udziel nam łaski do prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas zamieszkać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam miły.